Dzień dobry, jak zwykle gorąco i serdecznie witam Was w kolejnym odcinku. Dziś odcinek biznesowy, ponieważ zamierzam Wam odpowiedzieć na pytanie, czy prezentacje multimedialne są niezbędnym narzędziem biznesowym. Nieraz każdy z nas znajdował się w sytuacji, kiedy musiał na szybko przygotowywać prezentację. Trzeba było o czymś opowiedzieć, przedstawić główne tezy jakiegoś projektu, czy też założenia planu na najbliższy kwartał. Bardzo często największą uwagę, przygotowując się do takiego wystąpienia, czy to przed zarządem, czy też współpracownikami, czy w ogóle w jakiejkolwiek grupie zawodowej, siadamy do komputera i pieczołowicie w jednym z programów wybieramy slajdy, które układamy w określonej kolejności. Jak to wszystko się kończy? Otóż najczęściej później odczytujemy treść, która na tych slajdach się znajduje. Mało tego, drukujemy te slajdy i dajemy je szerokiemu gronu naszych odbiorców i na tym koniec. Czy to jest dobra prezentacja? Mam pewne wątpliwości. Otóż w pewnym momencie w świecie biznesowym nastąpiło pewne zamieszanie, to znaczy z prezentacji, czyli doskonałej formy komunikacji, zrobiono rzecz drugorzędną. Znacznie ważniejsze są obrazki, które możemy pokazać na ścianach czy na ekranie znajdującym się za nami. A najważniejszą rzeczą w prezentacji jest mówca i to, co ma on do przekazania. To nie chodzi o to, że wszystkie programy do robienia prezentacji są złe i że nie należy korzystać ze slajdów. Należy, dlatego że wsparcie wizualne, które owe slajdy stanowią, jest doskonałym uzupełnieniem tego, co mówimy. Ale uzupełnieniem, i chcę podkreślić to słowo, postawić na nie wyjątkowy akcent dzisiejszego odcinka, ponieważ clue, zawartość, esencja jest to, co macie do powiedzenia i kim jesteście jako prezenter danych treści. Więc w momencie, kiedy trzeba przygotować prezentację, nie skupiajcie się na poukładaniu slajdów. Skupiajcie się przede wszystkim na tym, co macie powiedzieć, jak macie to zrobić, jaki macie uzyskać efekt. Odsyłam Was do odcinka pod tytułem Cel, bo tam bardzo dobrze jest naświetlone i jest omówione, jak zaczynać taką pracę nad prezentacją, bo bez celu w ogóle ta praca nie ma sensu. Używajcie dodatkowych narzędzi, korzystajcie z flipchartów, korzystajcie z prezentacji multimedialnych, ale tylko jako dodatku. Nie pozwólcie, żeby te narzędzia przyćmiły Was, Waszą osobowość i to, co macie do powiedzenia. Uwierzcie mi, jeżeli odważycie się na taką formę, aby być pierwszoplanowym aktorem przedstawienia pod nazwą spotkanie biznesowe, osiągniecie sukces. Tymczasem zapraszam Was do subskrybowania kanału. Dziękuję Wam już za dzisiaj. Piszcie pytania i komentarze i do zobaczenia wkrótce.